Serdeczności wszystkich, pozdrawiam Was ciepło, serdecznie, słonecznie, bardzo gorąco, jeszcze mamy te gorące dni i dzisiaj mam przyjemność być z kimś świadomym, a wiadomo jak to jest. W wibracjach, kiedy nawzajem podnosimy własne wibracje, robi się coraz lepiej. Dzisiaj sobie też porozmawiamy o świadomości, a gościem, który jest u mnie dzisiaj po raz pierwszy, a była ona już u Zigiego i w wielu innych miejscach i specjalizuje się w duchowości, przebudzenia świadomości człowieka, rozwojem potencjału, prowadzi coachingi, spotkania, warsztaty, konsultacje. Powitajcie cieplutko i serdecznie również Anię Dzwonkowską. Witaj, Ania. Witam serdecznie Asiu z Warszawy i witam serdecznie wszystkich oglądających Twój kanał. Bardzo miło i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Spotkałyśmy się, prawie się miałyśmy już w Warszawie, prawie, ale coś tam jeszcze w ostatnim momencie wyniknęło, ale już korespondowałyśmy ze sobą, już zaczęłyśmy rozmawiać. I z okazji tego, że zajmujesz się podobnymi tematami, co teraz nas najbardziej interesują, świadomością, zbieraniem ludzi właśnie, żeby pobudzać nawzajem te progi dalszej świadomości człowieka, też działasz na grupach różnych. Też słyszałam, że zajmujesz się właśnie teraz takim tematem kobiecości. Tak. O co chodzi, bo już zaczęłaś mi tutaj mówić, ja bardzo chciałam nagrać ten moment i wydaje mi się, że dobrze od tego zacząć. Z czym ci się kojarzy to słowo bogini? Asiu, ja w przebudzeniu, w świadomości trochę już siedzę i te moje poszukiwania doprowadziły mnie właśnie do tego, że od jakiegoś czasu interesuje mnie aspekt energii żeńskiej. Dużo na ten temat mówi Marek Taran, a ja zaczęłam po swojemu to analizować, rozmyślać, co to jest ta energia. Jestem kobietą, więc zaczęłam się zastanawiać, co to jest ta energia żeńska, nie? Ale tak konkretnie, praktycznie, jak ją się czuję. I to zaczęło tam jest pewne procesy we mnie takie poznawcze, z czym to jest związane. I po moim pobycie w Holandii, gdzie spotkałam się z fantastycznymi kobietami, było spotkanie w Holandii, tamten aspekt kobiecej energii żeńskiej bardzo głęboko zaczął we mnie pracować. Stały się kobiety. Kobiety, które są świadome i zaczęłyśmy tam świadomie na temat energii żeńskiej rozmawiać i to, co przyszło do mnie później, to, że ta energia żeńska zaczyna się manifestować w postaci tego, że kobiety zaczynają mówić. Zniknęłaś na chwileczkę, kobiety zaczynają, powtórz proszę. Kobiety zaczynają o tym mówić, one zaczynają czuć świadomie w sobie, że ta energia jest, tak? I jak już zaczyna czuć ją, zaczynają o tym mówić, bo ja się kiedyś zastanawiałam, wiesz, no jesteśmy kobietami, nie? Tylko te atrybuty zewnętrzne wzięły górę nad tym, że my czujemy się kobietami, dlatego że wyglądamy, tak? Mamy ciało kobiece, ubieramy się jak kobiety i tak dalej, ale pytanie, co tam w środku jest takiego nas, powoduje, że my czujemy się kobietami, nie? I to właśnie ta energia żeńska. I powiem Ci, że jak rozmawiałyśmy właśnie w tej Holandii na ten temat w trakcie spotkania, to postanowiłyśmy, że powstanie grupa tych kobiet, które spotkały się w Holandii. No i zaczęłyśmy się zastanawiać, jaka nazwa będzie tej grupy, nie? No i tam były kapłanki, jakieś tam inne, wiesz, pomysły, tak? Ale boginki, ale ja mówię, słuchajcie, to może po prostu robocza nazwa, niech będzie boginie.
No i wiesz co, stworzyłam taką grupę, ona jest dosyć aktywna, ona jest niedawna, ale powiem ci, że ta grupa od samego początku jest taka dosyć prężna, tam się dużo dzieje, a mnie za każdym razem, kiedy wchodzę na tą grupę, jakoś tak ten wzrok przykuwa to słowo bogini. Co to jest, nie? Ta bogini. I po prostu zaczęłam rzeźbić temat. Weszłam w Wikipedię, tak, żeby przeczytać definicję, ale później poszłam dalej i zaczęłam szukać, wiesz, zdjęcia, jakieś informacje na ten temat. Kim były te boginie? Bo one były kiedyś tu na Ziemi i zniknęły. Dużo w mitologii jest, dużo rzeźby obrazów, ale to są tylko wizerunki zewnętrzne, tak? A teraz pytanie, co takiego one ze sobą niosły i nie jest ważne, dlaczego zginęły, dlaczego ich teraz nie ma? Co się z nimi stało? I wiesz, i ten temat we mnie pracuje cały czas. A czy aby, przepraszam, na pewno zniknęły? Nie, nie, to oczywiście to zniknęły, jest tak powiedziane trochę z przekorą, bo być może one są, tylko albo są mocno ukryte, albo gdzieś ta energia została ich stłumiona. I tutaj w tym kierunku bardziej idzie moje takie rozważania, poszukiwania tego, co się stało z tymi boginiami, bo według mitologii one zniknęły, tak? Ale pytanie, czy rzeczywiście zniknęły? Ja tego nie wiem, bo jeszcze do tego nie doszłam. Natomiast jak oglądałam Marka Tarana, to on mówił, że ta energia żeńska powraca, że tu na Ziemi doszło do tego, że ten patriarchat spowodował, że tej energii męskiej jest zdecydowanie więcej, tak? Została zachwiana równowaga między energią żeńską a męską. No i teraz moje pytanie jest takie... I spłonęły na stosie boginki, tak? Nie, nie wiem, czy one spłonęły na stosie. W cudzysłowie, w metaforze. Zniknęły. I teraz pytanie, bo ktoś mi mówi, wiesz, bo one może są tymi zielarkami teraz, albo szeptunkami i tak dalej. Wiesz, to też ważne kobiety, które pełnią teraz bardzo ważne role, odradza się jakby ta grupa, tak, tych kobiet. Tylko pytanie moje jest takie, kim tak naprawdę te boginie były i co było w nich takiego, że one były takie ważne. Chodzi ci o świadomość mocy, którą miały, a której teraz kobiety nie mają często świadomości własnej mocy. My od nowa się tego uczymy, zdobywamy te umiejętności na nowo i długo to trwa. Ta moc, która była kiedyś, powiem ci jeszcze tutaj, bo no myśmy jeszcze nie rozmawiały, ale kiedy jest taka grupa w Los Angeles, ja nie wiem, czy ona jest teraz w Los Angeles, czy w Kanadzie bardziej, ale spotkałam kobietę, która werbowała boginki i ona chodziła i szukała boginek. Bardzo chciałam je zwerbować, ja wtedy miałam spotkanie autorskie w Los Angeles i ona patrzyła ludziom w oczy i szukała boginek. I nie każda z tych kobiet, które patrzyła, była tą boginką. I to była dosyć ograniczona grupa tych istot. Ja długo z nią nie rozmawiałam, bo ona byłam trochę zajęta, ale była bardzo ciekawa, bardzo była świadoma swojej mocy, można powiedzieć. Bardzo była taka czarująca. I w tej księgarni, której ja robiłam spotkania autorskie, było multum kart. I jedną z talii była talia boginek. I to było tak, jak powiedziałaś, może trzeba tutaj dalej zakopać się w temat jeszcze bardziej razem, właśnie też po grupach różnych z ludźmi, którzy też od różnej strony studiują ten temat, bo będą historycy, będą ludzie duchowi, będą tacy, którzy my śniący mamy wizje różne, więc zbieramy te puzzle. I
Tam rzeczywiście było tak, jak ty opisywałaś, bo ktoś mi wyjął te karty, miał ze sobą niejaki mężczyzna akurat, psychic tak zwany, co tam właśnie siedział i też zbierał klientów. No ale przyszedł też do mnie na spotkanie i zaczął mi te karty wyciągać. One były piękne. I rzeczywiście było tak, jak powiedziałaś właśnie, że były boginie odpowiedzialne za zielarstwo, za jakieś moce, za różne, one się dzieliły rzeczywiście na różne fronty. Bogini sprawiedliwości na przykład, tak? O właśnie, tak. Bogini, nie wiem, urodzaju, życia i tam jest cała masa. Bogini nauki, tak? Tego jest cała masa i o tym się pisało kiedyś, natomiast zauważyłam, że ta wiedza na temat bogini jest wyciszana, wygłuszana, o tym się nie mówi, nie? Ja mówię o tych boginiach, o tych ważnych kobietach, bo one musiały pełnić wtedy bardzo ważne role. I teraz pytanie, co takiego posiadały w sobie, że one te role były w stanie pełnić, nie? Bo to nie były takie proste zadania, które one miały do wykonania, tylko one zarządzały takimi dużymi segmentami, obszarami na ziemi, gdzie pewne rzeczy trzeba było poukładać, porządkować, nie wiem, życie społeczne, tak? Tak jak ta sprawiedliwości. To jest jeden aspekt, który mnie interesuje, to te duże boginie, tak? Ale według mnie każda kobieta jest tą boginią. Ona posiada w sobie ten aspekt bogini w sobie. Tu nie chodzi tylko o te duże boginie, które tutaj były opisywane w tej mitologii, tak? Tylko chodzi o te boginie ogniska domowego, tak zwanego domu, tak? I też moim jakby takim drążeniem tematu jest doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby odkryć w sobie tą świadomość, kim jestem jako kobieta. I do momentu, kiedy kobieta wchodzi w ten kontakt ze swoją istotą i zaczyna poznawać swoje piękno. Jest taki moment w przebudzeniu siebie, moment, kiedy jakby twoja istota pokazuje ci się i ty jesteś świadoma tego, kim ty jesteś, jak piękną, niezwykłą istotą jesteś. Ta wiedza, ta świadomość, ona nie pochodzi z zewnątrz, że to jest zewnętrzne poznanie, tylko to jest poznanie wewnętrzne. I od tamtego momentu, kiedy zaczyna się ten kontakt wewnętrzną, tam zachodzi ten moment, kiedy poznajesz siebie prawdziwą. Ja mówię tu o kobietach, teraz nie chcę wchodzić dalej. Dobrze, fantastycznie, fantastycznie. Widzisz, wspomniałaś tutaj o tych ogniskach domowych, Bastet tutaj nam macha. Zobaczmy, że w kulturach różnych te boginie miały inne imiona, ale o co chodzi tak naprawdę? Chodzi o esencję. Chodzi o to, co one ze sobą niosą, a my tę esencję, te różne esencje, my nie jesteśmy jednostronni, mamy w sobie, nie tylko jako ta bogini ogniska domowego, tylko połączenie się z esencją od tych bogiń. Przecież nikt nie będzie chodził i się nazywał Bastet. Nawet... Na przykład bogini piękna, tak? Zobacz, kobiety są piękne, ale kiedy one są piękne? Wtedy, kiedy poznają swoje piękno, te, które jest w nich w środku. Kiedy poczuje to piękno w sobie, zaczyna emanować tą esencją, tak jak Asiu mówi, tym pięknem na zewnątrz. Kobieta nie musi być wcale taka atrakcyjna, jak ją system tutaj promuje, biznes i tak dalej, tak? Wcale nie musi mieć tyle tych atrybutów takich zewnętrznych, ale jak ma to piękno w sobie, to piękno z niej emanuje i ona jest po prostu takim pięknem, który chodzi po tym świecie. Natomiast ważny element, który jest w kobietach,
to jest to domowe ognisko, nie? I nie mam na myśli sprowadzenia kobiety do garów, prania tych różnych rzeczy, które wykonuje kobieta, tylko bardziej myślę o domowym ognisku wtedy, kiedy ona tworzy energię tego domu, bo kobieta pracuje sobie, ona to piękno emanuje na ten dom, w którym przebywa, tak? I ta energia tworzy dla mnie to ognisko domowe. No i wtedy zaczyna to, ten dom, wtedy jest taki pełny. Wtedy mężczyzna lubi do niego wrócić. Wydaje mi się, że jest też taka inna atmosfera tego domu. Dlatego ja mówię o bogactwie, ale też mam na myśli takie życie codzienne. Co takiego jaka zmiana teraz powinna zajść w przestrzeni naszych rodzin, domu, żeby też podwyższać poziom wibracji w domach, w rodzinach. Że według mnie tak naprawdę chyba, żeby te rodziny zaczęły też tak inaczej funkcjonować, też przemiana kobiety jest taka ważna, żeby ona poczuła tą swoją rolę, ale i powagę tego, co ona może wnieść do tego domu, tak? A mogę cię tutaj zapauzować, troszkę zwolnić, bo wspomniałaś coś bardzo ważnego, tak, że to nie o te gary chodzi, a o tą energetykę. Ja to zawsze nazywam takie dbanie o swoje królestwo. Tak. Swoją przestrzeń, że to nie jest dbanie o dom, bo nie każdemu się to też dobrze kojarzy, bo jak się mówi, masz mieć posprzątane w domu, prawda? To jest takie bardzo przyziemne, nieprzyjemne i obciążające obowiązkami, a ten tam, czy mąż, czy coś ma przyjść i tam dobrze się czuć, nie? Czyli znowu taka służalczość się robi. Tak. I żeby to się dobrze kojarzyło, to kiedy, tak jak mówisz, że ona tutaj ma siebie poczuć, ona tam decyduje o wielu sprawach i chodzi o tą energetykę, o tę podwyższoną wibrację, że jeżeli ona nie będzie się czuła na najwyższych obrotach inspirująco, to ona nie może i nie powinna dbać o żadne ognisko, bo nie ma, bo jej nie ma. Bo nie ma tego ognia w niej. Dokładnie. Nie ma tej energii, więc nie można dbać o coś, czego nie ma. Dokładnie, to jest najważniejsze i myślę, że to jest ten aspekt, który no, ja mam nadzieję, że teraz się coraz bardziej rodzi w kobietach, one zaczynają, budzą się po no też latach bycia właśnie taką gospodynią domową, to się nazywało, prawda? Przeproszeniem, sprowadzeniem kobiety do ról takich służących, takiej służącej, przynieś, wynieś, pozamiataj i tak dalej, prawda? Prawda, a ona jako ta cesarzowa, kapłanka, czy jakkolwiek zwał, ma prawo i powinna delegować zadania do członków rodziny. Tak, dokładnie. Kobieta w domu powinna osiągnąć swój poziom, swoją pozycję. Tylko Asiu, żeby osiągnąć własną pozycję, tak, to musisz najpierw sobie to wzbudzić, uświadomić, bo jak osiągniesz pozycję ważnej, nie wiem, cesarzowej w tym domu, jak nie czujesz to w sobie, tak? Dopiero prawda? To coś w sobie, to inni zaczynają ciebie też tak postrzegać, bo jeżeli jesteś kuchtą, no to cię postrzegają jak kuchtę. Natomiast jeżeli jesteś I tu mamy właśnie ciekawe, przepraszam, że ci przerwę, ale kobieta, która się obudziła, weźmy sobie taki przykład, obudziła się i powiedzmy, nie wiem, ma czwórkę dzieci, pięcioro dzieci, prawie dorosłe, nastolatki, wszyscy jej chodzą po głowie, mąż też wyjeżdża w delegację, wraca i wszystko jest na jej głowie. Taka no typowa matka Polka, tutaj przerysowujemy ten obraz i teraz ona się obudziła, ona wie, że jest jakaś moc, ona tego nie czuje, ale pięć na przykład osób w domu, czy ileś tam, a jeszcze teściowa się dołoży, prawda, tam jeszcze przyjdzie inna rodzina, siostry, mama jej przyjdzie, nawkłada do głowy różnych, co ona powinna, czego nie powinna, wiemy jak jest, czyli jest
cały tłum myślokształtów, tak, które jej mówią, kim ona jest, co robi źle. I tak, to jest chyba najlepszy taki obraz. I ona na końcu w poczuciu winy jeszcze więcej haruje, żeby się zaharować na śmierć. Żeby spełnić oczekiwania innych. Tak, więc tak, ona nie ma szansy, żeby nawet dostrzec. Kim ona... Tak. Aż przepraszam się, aż cała tutaj, bo właśnie obserwowałam te rzeczy w Polsce. Tak, tak. A więc aż się cała tak podnieciłam, jak to wygląda, jak trudno to zmienić. Asiu, trudno to zmienić, ale teraz przy tym, w tym momencie, kiedy budzi się ta energia żeńska, to jest taki moment dla przebudzenia. I te, na przykład są takie kobiety, które ja poznałam, z którymi pracuję, pracowałam, że one poczuły pewnego dnia, że co one tu robią? Dlaczego ta teściowa się tak do mnie odzywa? Dlaczego ten mąż mnie tak traktuje? Nie? Te dzieci w ogóle mnie się nie słuchają i pyta się, ale co się dzieje? Nie? Przecież ja tego, ja tak funkcjonowałam, a obudziłam się rano i mówię, nie, to nie jest to, nie, tak nie będzie. Tylko zauważ, że zmiana zaszła w niej, w kobiecie. Dopiero wtedy, kiedy zmiana zajdzie w kobiecie, ona poczuje swoją tożsamość, swoją moc, zacznie się inaczej postrzegać, to zaczyna przede wszystkim stawiać granice, zaczyna się informować i osoby, z którymi ona mieszka, zaczynają ją inaczej postrzegać, bo ona jest inna. Poza tym, jeżeli przekracza jej granice, to ona wtedy stawia barierę i mówi nie, ja tak nie pozwolę, tak? To nie jest moje. Granicy nie pozwalam przekraczać, bo to burzy moją, moje poczucie wartości. Zauważ, większość kobiet, większość, którym w ogóle na studiach największy problem, na przykład w psychologii, jak omawialiśmy, to był taki, że kobiety mają bardzo niskie poczucie wartości i niską samoocenę. I dla mnie to było, wiesz, to też takie może nieciekawe, bo ja sama się z tym długo nie mogłam sobie radzić. Ale przyszedł taki moment, kiedy to do mnie dotarło, że to wynika z tego, co we mnie jest. Jaką tożsamość to ja w sobie, jako ja, jako ja kobieta, nie? I dopóki tego nie przepracujesz, no nie wiesz, kim jesteś. Tutaj troszeczkę, bo przeskoczyłyśmy, wiesz, od razu do tej poczucia tego mocy. Fajnie było, jakby ta każda kobieta budziła się pewnego dnia i mówi, zaraz, zaraz, co to jest, co to za teatr? Zmieniam wszystko, rozstawiam tam wszystko po kątach, tak jak ma być, żeby najpierw było dobrze, żeby można było się zająć tym królestwem swoim. Ale wiesz, ja ostatnio zauważyłam, że jeżeli na przykład kobiety, szczególnie kobiety, wyrastają w takim środowisku, że trzeba zabiegać o uwagę, o docenienie i są naokoło członkowie rodziny, czy potem nawet właśnie ta jej rodzina, gdzie te myślokształty, czy takie niskie mniemanie o tej kobiecie łączy się z niskim mniemaniem o niej samej. I tutaj ja też przez to przeszłam. Wiele z nas kobiet przez to przeszło. Ja doświadczałam tego dopiero w Holandii, kiedy najpierw zostałam sama i się okazało, że ja nie mam tych myślokształtów, które miałam w Polsce. I wiesz, i to była niesamowita ulga, ale za chwilę okazało się, że ja zostałam z myślokształtami, które ja sama w sobie miałam i to nie była ulga. I dopiero rozszczepianie, co jest moje, co jest nie moje, co nasiągnęłam, czym nasiągnęłam, co jest tym krytykiem wewnętrznym, skąd to pochodzi, dokładnie jak dopiero człowiek może zdystansować się fizycznie, to uderza. Bo tak to on jest w całym środku tej zupy, on tym żyje. Okay. I jeśli ktoś ma takie czucie rozwinięte, że czuje myślokształty, dosłownie słyszy myśli innych ludzi, no mnie się na przykład zdarzyło i też opisałam to w książce, zdarzyło się, że kiedy wylądowałam pewnego dnia w Polsce na lotnisku i weszłam w pewne kręgi, już nie powiem czyje w Polsce,
zaczęłam myśleć o sobie, czy ja nie jestem prostytutką. I za chwilę już pojawiło mi się takie zdanie, czy ja to myślę, skąd to przyszło. Bo już mam w stanie to wyczaić. To jest takie bardzo, bardzo takie niskie samoocena o sobie. Ja mówię, jak to? No skąd się to wzięło? Okazało się, że ktoś, kogo znałam, tak o mnie myślał. A to wyszło potem. Zobacz, jakie to jest silne wśród osób. I teraz wyobrażam sobie, no ja to rozumiem, wyobrażam sobie taką kobietę, która ma dziennie, tam teściowa się pcha, ona nie może z domu wyjść, bo jakiś sąsiad i każdy o niej coś myśli. I ona po 20 latach i takiego życia, ona nie wie, kim ona jest. Zgadzam się. To jest dopiero kosmos. To nam ten system społeczny, patriarchat, ogólne warunki teraz, które panują na świecie, w mediach, w showbiznesie, w edukacji, to nam zupełnie nie przeszkadza, bo niby mówimy o równouprawnieniu, tak? Ale naprawdę do końca to patriarchat dalej sobie hula i to bardzo dobrze. I to jak? Natomiast no, nam kobietom dano równouprawnienie, wszystkie kobiety naciągniki, tak? Tylko tak. Zapytał, tak? Czy my chcemy na te ciągniki? I teraz wiesz, to wszystko było w Matrixie niestety, no to zostało nam trochę... wybaczone, no. Wybaczone i to mocno. Tutaj zniknęły głos twój, jeszcze raz powiedz, bo czasami znika twój głos. Trzymam słuchawkę. Ten aspekt przebudzeniowy. Dobrze, to teraz nam coś się... No jeszcze raz. Ten aspekt przebudzeniowy u kobiet, on przebiega różnie, tak? Może przebiegać tak, jak ty opowiadałaś, tak, że... To się dzieje przez lata, nie zgadzasz się, masz w sobie taki opór i z tym pracujesz, ale ja poznałam kobiety, które się przebudziły dnia na dzień i powiedziały nie, ja już tak nie chcę, obudziłam się i zobaczyłam, że to wszystko, co jest, nie jest moje. I teraz wiesz, to tak jakbyś się przebudziła z jakiejś hipnozy, nie? Byłaś gdzieś tam 15 lat, patrzysz i mówisz, a halo, ale co to jest w ogóle? Skąd ja tu się znalazłam? No i wtedy też zaczyna się praca nad tym, jak to wszystko poukładać, tak? Bo my mówimy o tym, że takie kobiety budzą się, mają rodziny, mają dzieci, mają zobowiązania, tak? I kobiety mają naprawdę duży orzech do zgryzienia, jak po przebudzeniu się na nowo to wszystko poukładać. Właśnie, poczekaj tutaj chwilkę, bo ja nie mówię, że ten aspekt nie jest taki gwałtowny, on jest, wiesz, ja miałam na przykład od dzieciństwa tak, że ja się nie godziłam z tym systemem, ale co z tego, jak właśnie musisz to sobie tutaj na nowo poukładać, jak się odnaleźć, kiedy nie chcesz być niewolnikiem, nie chcesz chodzić do pracy od ósmej do którejś i niewolniczyć komuś. To się to z tobą nie zgadza. Wszyscy ci mówią, że takie jest życie, tak? I że równouprawnienie nie chcesz, żeby polegało na tym, że jak ty masz pracę w domu, to ty masz jeszcze jedną pracę, a potem masz jeszcze jedną pracę i na końcu robisz na trzech etatach, tak? Asiu, wiesz, ja zastanawiało mnie to długo i powiem tak, pokłady tego, o czym ty mówisz, tą energię, skąd to wszystko wskrzesić, jest w tobie. Czyli ta moc, którą potrzebujesz do tego, żeby to zmienić, jest w tobie, tylko ona jest głęboko gdzieś zakopana. Ona gdzieś jest zablokowana. I teraz właśnie sztuka polega na tym, żeby umieć dotrzeć do siebie samej, bo tak jak ja mówię, to praca taka faktyczna zaczyna się od momentu, kiedy człowiek podejmuje decyzję, że chce poznać siebie od środka, kim on jest, bo na początku zaczyna jakby poznawać świat i tam szukać odpowiedzi na swoje pytania, te przebudzenia. Czy w aspekcie takim rozwojowym, nie? Natomiast ten moment taki kluczowy, kiedy człowiek już poznał ten świat zewnętrzny, tam się chciał odszukać i mówi,
okej, okay, tam siebie nie znalazłem, ale jest jeszcze coś, czego ja nie znam, ten mój środek, nie? I wtedy podejmuję decyzję, że chcę poznać siebie od środka. I wtedy zaczyna się dopiero takie poznawanie siebie, kim ja jestem, bo zauważ, że my tak naprawdę nie wiemy, kim my jesteśmy. No, jesteśmy ciałem, mamy mózgi, tak, żyjemy, mamy tą osobowość, mamy wygląd, tak, ale kim my naprawdę jesteśmy, no to w tej chwili te osoby, które się budzą, one zaczynają poznawać te elementy siebie, których do tej pory nie były świadome. Także ten obszar jest dużo szerszy, niż nam się wydaje, tak, bo my mówimy tu o energii żeńskiej i tak dalej, ale to ma dalsze konsekwencje wchodzenia głębiej jeszcze, tak, że my poznajemy siebie, najpierw tą energię, ale później za tą energią idą jeszcze inne aspekty, o których my nie mieliśmy pojęcia, a na przykład poznajemy je od wewnątrz. A dodam, mogę dodać, że jeszcze takim, wiesz, aspektem, bo tutaj na dobrym torze jesteśmy, jest też spory aspekt, kim nie jesteśmy. Żeby dotrzeć do tego, kim jesteśmy, to się okazuje, że tym nie jestem, tym nie jestem, tym nie jestem. Że to wszystko jest dodatek, który został nadany w dzieciństwie, w społeczeństwie i na końcu się okazuje, że nawet marzenia nie były nasze, tylko nadane przez różne inne postaci. No, to teraz dołożyłaś dołożyłaś do pieca, tak. Czasami realizujesz marzenia, które nie są twoje, bo nawet jeżeli je spełniasz, zrealizujesz, to znam wiele osób, które po prostu zrealizowały największe marzenia, jakie wydawały im się, że są ich, a nie doświadczyły tego szczęścia związanego ze spełnieniem marzeń, nie? I wtedy właśnie przychodzi taka refleksja, ale o co chodzi? Przecież marzyłam o tym, żeby być gdzieś, pojechać, zrobić coś, tak? A tu się okazuje, że to w ogóle nie spełnia żadnej przemiany we mnie. Ja tego nie czuję, nie jestem szczęśliwa, nie? A wystarczy czasami, że rano otworzysz oczy, wyjdziesz do ogrodu, staniesz na ziemi i kurczę, jestem szczęśliwa, ja się czuję spełniona, tak, że stanęłam rano w ogrodzie i popatrzyłam sobie, jak pięknie ten świat wygląda. Mhm. Ale według mnie wypływa z ciebie, z twojego środka. Zawsze. Jak my nie czujemy tego środka, to ten środek to trafiłaś w moje sedno, bo ja ten środek to tak propaguję już bardzo długo, bo tam jest wszystko, że za każdym razem i ciało nam to pokazuje, za każdym razem. Tak. Albo nie wiem, jakoś takie bóle są też, napięcia w ciele właśnie z tego, że gdzieś powstają spięcia w przepływie energetycznym związanymi z tym, co ktoś nam powiedział, co się wydarzyło na świecie, jaki to jest do takiego stopnia, że nawet my się nie boimy, my jesteśmy dorośli, nie boimy się, nie czujemy lęku podświadomego, który wchodzi w podświadomość i zapisuje się, tak wchodzi niespodziewanie w nasze ciało, powodując blokadę. Mhm. I niestety te pokłady podświadomości, one nami sterują, dopóki tam właśnie, jak mówisz o tej głębi, dopóki tam się nie dokopiemy, nie zintegrujemy tego cienia w nas, tak. To nie możemy niestety ruszyć dalej, bo my chcemy to piękno, to piękno, a tam niestety okazuje się, że my nie zareagowaliśmy na to, co ktoś powiedział, ale ciało się rozchorowało. Dokładnie. Bo dlaczego? Podświadomie to dotknęliśmy, tak? My nie znamy siebie i na przykład na studiach, bo ja nie wiem, czy mówiłam, ja skończyłam studia psychologiczne, i jak na studiach, no, mieliśmy z różnych tam obszarów wykłady, tak, no to po prostu człowiek w większości jest nieświadomy. Mnie najbardziej zaskoczyło, Asiu, jak ja dowiedziałam się na studiach, że 90% naszego mózgu nie funkcjonuje tu.
pracuje tylko 10% mózg jest aktywny. Więc wiesz co, ja jak to usłyszałam, to myślałam, że się przesłyszałam, ale mówię, przecież to jest niemożliwe, żeby był jakiś organ w ciele człowieka, który jest tak ważny, a jego funkcjonalność była w 10%, nie? No, nie aktywowaliśmy sobie. Aha. Wiesz, i pytanie, czy to nie jest ta ciemna strona, która albo zaniżona, albo jest wyłączona ta część mózgu i nie pracuje, a my jesteśmy po prostu tylko w 10% aktywni naszych możliwości, bo ja dochodzę do takich wniosków, że to, czego my nie znamy, to jest 90%. Mm-hmm. To, co nie wykorzystujemy tutaj. Natomiast... Chcesz powiedzieć, przepraszam, o tej teorii, że pewne rasy nam tutaj zablokowały dostęp do potencjałów. Ja to poopisywałam, wiesz, bo ja to widziałam jako produkcja, jak się było to zamieszanie z tym genomem ludzkim, że tworzyło się po prostu już poblokowane istoty, blokując im świadomie pewne centra energetyczne. Właśnie to trzecie oko jest tam więcej o wiele, bo ponad tymi centrami tu my jeszcze mamy więcej. Tak, tak, tak. My tylko mówimy o tym, co my wiemy, tak? Natomiast cała masa wiedzy jest niedostępna z poziomu ziemi. Wiesz, ja jestem bajkowa, ja dużo rzeczy jakby skupiam, czytam bajki i tak dalej. I dla mnie taką bajką, która wiele tłumaczy, jest Śpiąca Królewna. I zobacz, to Śpiąca Królewna, nie Śpiący Królewicz został uśpiony, prawda? Tylko Śpiąca Królewna. Prawda? Tylko tę kobietę znowu. No właśnie, i teraz pytanie, ona śpi, tak? Co się dzieje z nią? Jaka część w kobiecie została uśpiona? Poza tym zauważ, że zasnęła królewna, królewskie dziecko. Pytanie, jakie to dziecko było, że ono, co takiego miało w sobie, że zostało uśpione, tak? I to ma, to tak trochę idzie w tym kierunku, że te ingerencje w nas były dosyć duże. I teraz według mnie, żeby wprowadzić tutaj patriarchat, czyli tą energię męską, gdzieś zablokowano energię żeńską na jakimś poziomie, że ta energia męska tutaj zdobyła przewagę i to wahadło poszło w tą drugą stronę, nie? I teraz, teraz mówią, że no, wahadło będzie szło w drugą stronę, kontinuum, tą energię żeńską, ten matriarchat, ale to nie o to chodzi. Właśnie, żeby to już było. Myśmy już mieli matriarchat i to jest ta polaryzacja bogiń i to się odwróciło, one były bardzo, bardzo destrukcyjne. Nie fajne. I teraz my mamy te dwa wahadła, które chodzą, sprowadzić do poziomu takiej równowagi. Nie? To właśnie, że jak wejdzie to do takiego poziomu równowagi, to nie idzie po linii, nie porusza się, tylko zobacz, spotykają się te dwie energie i one zaczynają na siebie oddziaływać i pojawia się wir. Mm-hmm. Integracja pewnego rodzaju też, tak. Integrację i zaczyna się inny ruch. Mm-hmm. I my teraz, według mnie, mamy dążyć do tego, żeby ta doszło do równowagi energetycznej, energii męskiej, energii żeńskiej, żeby te energie dwie się spotkały i żeby one nie rywalizowały ze sobą na zasadzie wypychania. Nie, właśnie. Tylko, żeby one weszły w interakcję ze sobą. Bo tylko wtedy zaczniemy ze sobą współpracować, tak. Uzupełniać się. Wydaje mi się, że my do tego na poziomie energetycznym dążymy. I teraz tak, ponieważ ta energia żeńska no, tutaj mocno została zablokowana, Śpiąca Królewna spała dosyć długo. No i teraz się budzi. I teraz naszym zadaniem jest się obudzić, my jako kobiety, rozpoznać tą energię, uświadomić sobie, kim my tak naprawdę jesteśmy jako kobiety i wejść w tą, spotkać się z tą energią męską w równowadze, nie? I zacząć właściwie funkcjonować, tak. Myślę, że
tego dążymy, tak? I teraz... A poczekaj jeszcze, jeśli mogę, wiesz, bo powiedziałaś właśnie, że one mają się spotkać, a nawet jak już te kobiety teraz się budzą, już te śpiące królewny, prawda? Obudziłyśmy się wszyscy, tutaj jest fajnie, chcemy nowe rzeczy stworzyć, bo jest coś takiego, że mamy program, mamy zapisane ścierania się energii męskiej z żeńską, czyli na przykład jeśli jest para młodych ludzi, oni się kochają i oni się wprowadzają razem, co się robi? Najszybciej może dojść do walki terytorialnej. Tak. Walka terytorialna, która się objawia na tak śmiesznych i wielu poziomach, gdzie każdy po prostu jakby broni, czy chce, nawet nie wiadomo skąd te kłótnie wynikają, swojego terytorium. No i też to różne rzeczy mogą być, takie nawet absurdalne, że ktoś swoje rzeczy pokryjomu wsadza do partnera, partnerki szafy, żeby zaznaczyć swój teren, naprawdę. Różne rzeczy się tutaj dzieją i jest to podświadome. Jest to podświadome, nie jest to proces świadomy. Chodzi o to, że to się dzieje wtedy, albo ktoś na przykład, i akurat to też opisałam w książce, bo to było takie bardzo znamienne. Każdy ma inne poziomy tego swojego terytorium, czyli na przykład może być tak, że nie przeszkadza ci, tysiące rzeczy ci nie przeszkadzają, jesteś otwarta na świat. Ale będzie ta jedna rzecz, która po prostu cię tak wzburzy, że to będzie to. Ja na przykład też szukałam, co to takiego może być u każdego, bo my też nie jesteśmy świadomi tego do końca i okazało się, że na przykład taką jedną rzeczą dla kogoś może być pilot od telewizora. Tak, możesz usiąść w moim fotelu, możesz wziąć mój kubek, ja nie mam nic przeciwko, ale w momencie, kiedy weźmiesz mojego pilota, i to też nie jest świadome, no to po prostu dochodzi do scen dantejskich. No, to zgadzam się z tobą, bo my rozmawiamy tutaj o rzeczach takich codziennych. Jakie to ma przełożenie? Te energie. Takie nasze codzienne, te energie, tak? I to, że one są zachwiane, to, że one są krążą po tym wahadle, nie? To my mówimy, na ziemi energia została zachwiana, tak? Ale zauważ, że w domowych ogniskach, w relacjach partnerskich, w rodzinie, te energie też zostały zachwiane. Dokładnie. I to właśnie takie rzeczy się dzieją. Tak. I z tego wypływają właśnie te różne rzeczy, o których ty na przykład mówisz. I według moich obserwacji to jest po pierwsze tak. Kobiety się budzą i one rozpoznają siebie na nowo. Wchodzą w interakcje z mężczyznami i teraz wiesz, no te związki, każdy jest inny, w zależności od tego, jak to dopasowanie między partnerami dzieje się, tak? Jak partner reaguje na to, że jego partnerka się zmienia, nie? To też jest próba ogromna. A jeszcze, przepraszam, powiem ci taki jeden przykład, który zauważyłam dawno temu w Polsce, ale myślę, że on jest na całym świecie. Bardzo znamienne było, że kobieta w domu, kiedy budują sobie małżeństwo, buduje sobie dom, ma rodzinę, dzieci, to mężczyzna ma swoje biuro, jakiś pokoik, biuro, to jest jego, tak. A kobieta tego nie ma. O, bardzo fajne. Prawda? Bardzo fajne. Ona ma kuchnię, gdzie są wszyscy? Nie, ja się spotkałam z czym innym, kiedy moi znajomi budowali dom, to oni otworzyli swoje własne biuro, ale dlatego, że oni prowadzili wspólną firmę. To jest inaczej. Tak, to jest inny, jakby inna dynamika. Inna dynamika. Natomiast tutaj zgadzam się, że kobieta ma kuchnię, a mężczyzna ma biuro, nie? I to pytanie, jak to zmieniać? Znaczy ja myślę, że to już się zmienia, bo coraz więcej kobiet jednak ma swój biznes, potrzebuje swojego miejsca, swojego studia, czy właśnie biura, czy otwiera tam jakieś biznesy, czy poradnię coachingową. Tak. I musi mieć po prostu gdzie skupić się i mieć totalny spokój, totalną ciszę na to, żeby móc, wiesz, bo takie zawody, wiesz, jak ty, że ludzie przychodzą do ciebie na coaching, to wymagają, że ty będziesz też w dobrym nastawieniu i każdy, który wykonuje taki zawód, powinien.
nie tylko mieć taką superwizję, możliwość przegadania to z kimś, żeby to też nie wyszło, bo to jednak jest tajemnica zawodowa, tak. Ale też dzienne podłączanie się do zasobów inspiracji, bo i to też jest ciężki zawód, dlatego że przychodzą ludzie, którzy... Wiesz, o czym mówisz, bo też w tym pracujesz, tak? Tak, ja bardziej się przerzuciłam teraz z tych sesji takich coachingowych związanych z psychologią zorientowaną na proces. Ja sobie to wykorzystuję, co prawda. Shape shifting, właśnie zmiana ról, wchodzenia w trudne role, czyli jak ktoś ci przeszkadza, to stajesz się nim, żeby zobaczyć, co to jest za część ciebie, by ją zintegrować. I to oczywiście nie zawsze nam się podoba, ale jak się w to rzeczywiście wejdzie, nie każdy też, nie trzeba popychać. Więc w tarocie samym jest troszeczkę inaczej, wchodzi się w tą energetykę inaczej, niż jak ten klient na tym coachingu, on sam pracuje. Tarot jest, no, może być bardziej obciążający, wymaga oczyszczenia, ale nie zawsze, bo są klienci na terapię, gdzie no, na pewno spotykasz się z tym, że potrzebujesz więcej czasu po takiej wizycie dla siebie, żeby też oczyścić się z pola, wyjść z tego, bo to są kształt. Zregenerować się, dokładnie. Asiu, ja jeżeli chodzi o mój warsztat pracy, to ja wypracowałam swoje własne metody, które przepracowywałam na sobie i natychmiast pojawiały się u mnie osoby, z którymi ja pracowałam dalej, jakby z danym rozwiązaniem. Ja jestem coachem, mam certyfikat coacha, ale ja też jestem takim nietypowym coachem, bo to też... Ja mówię, że ja pracuję własną metodą i podejmuję jakby moją aktywność wtedy, kiedy jestem w kontakcie z drugim człowiekiem i dopasowuję konkretnie jakby moje rozwiązania pod daną osobę, nie? Że każdy jest indywidualny, każdy ma innego podejścia, także nikogo jakby, każdy u mnie jest... taką perełką, która odkrywa siebie, tak? I tak naprawdę w jaki sposób odkryje siebie, to ja wprowadzam taką inspirację dla niego, nie? W jaki sposób ten jego potencjał kobiety czy mężczyzny, bo też z mężczyznami pracuję, w jaki sposób ten potencjał jest ukryty, schowany gdzieś. Dla mnie też na przykład ja nie jestem terapeutą, bo ja całe życie zajmowałam się rozwojem. Firma, w której pracowałam zawodowo, ja zajmowałam się rozwojem zawodowym, ale zawsze patrzyłam na człowieka przez pryzmat jego potencjału. Co tak naprawdę w nim jest, żeby on, o czym on sam nie wie, nie? Bo czasami się skupiamy na jakichś tam detalach, które nas męczą, z którymi sobie nie możemy radzić, a to tak naprawdę jest taką przykrywką do tego, co jest pod tym głębiej. I tak. Czasami wystarczy to zdjąć z siebie jakiś tam problem, który wydaje mi się wielki, żeby dojść do tego potencjału, który dopiero ma możliwość wypłynięcia, ale i uświadomienia sobie, kurczę, to ja mam takie fajne rzeczy, nie? Dlaczego ja z tego nie korzystałem? Dlaczego? No nie korzystałem, dlatego że byłem zajęty deficytem swoim. Skupiasz się na brakach, jakichś tam potrzebach, deficytach, nie? A nie patrzysz na siebie, że ty masz taki potencjał, który można już wykorzystać, tylko trzeba go sobie uświadomić. I wiesz, ja bardziej chyba patrzę na to w ten sposób, dlatego ja wypracowywałam swoje własne jakby podejście do mojej pracy. Indywidualnie, no pokończyłam różne tam szkoły, tak, po to, żeby mieć tą wiedzę, żeby zorientować się, na czym to wszystko bazuje, ale ja później to wszystko dopasowałam pod siebie. I bardzo dobrze, bo każdy powinien mieć swój własny program autorski. No tak, dlatego że to przychodzi z doświadczeniem, a gdyby się robiło tak pod to, co tam gdzieś było na szkoleniu, to jest to bardzo sztywne, płytkie,
I szczerze mówiąc, myślę, że tutaj się też pod tym podpiszesz. Najwięcej na pewno każdy z nas uczy się nie na studiach, tylko dopiero w praktyce, w życiu, w realiach, jak podejść do kogoś, kto przychodzi na takie sesje. Dopiero właśnie w tej praktyce. Ja jeszcze chciałam dodać, Ania ma swój kanał, Anna Dzwonkowska. Jak klikniecie, właśnie znajdziecie, zgooglujecie, to znajdziecie i serdecznie do tego kanału zapraszam. I ja celowo nie wypytałam Ani dzisiaj o jej życiorys cały, ponieważ ona dużo opowiedziała Zigi z Teksasu. Serdecznie zapraszam, tam są dwa nagrania chyba, czy więcej nawet już. Więcej nagrań jest. Więcej już jest tych nagrań. 8 nagrań. Ale może przypomnisz, bo ty miałaś takie, z tego co pamiętam, takie mocne doświadczenie przebudzenia. Może powiedz tak, żeby chociaż wiadomo było, o czym tam będzie. Tak króciutko. Ja tak naprawdę to budzę się od kiedy pamiętam. Zawsze coś się działo takiego, co ja nie potrafiłam określić, co to jest, ale zawsze byłam inna. I przyszedł taki moment, kiedy rzeczywiście budziłam się już tak konkretnie. I wtedy zachodziły we mnie różne takie rzeczy, które, o których opowiedziałam u Zigiego. To było związane też, Asiu, ze snami, tylko z tych snów. Tyle, że po prostu to można następny jakiś materiał zrobić, ale powiem jeden sen, który chyba zapoczątkował we mnie ten moment takiego przebudzenia. Śni mi się, że jestem gdzieś na balu. Jest jakaś wielka uroczystość, jestem ubrana w taką balową suknię, mam taką przypasaną szarfę, jak kiedyś ta rodzina królewska nosiła, i jest bal. Taki ogólny wgląd. I ja w pewnym momencie znalazłam się na holu. Schodzę po schodach na takie półpiętro i tam stoi takie duże lustro, w którym można się w całości przejrzeć. No i oczywiście jak kobieta mówi, pójdę się przejrzę w tym lustrze, jak wyglądam. No i podchodzę do tego lustra i patrzę w to lustro i widzę kobietę. O, nam Ania zniknęła. Zniknęła nam Ania z wizji. Aniu, czy mamy cię jeszcze na wizji? No w takim ważnym momencie nam tutaj zniknęła. Mam nadzieję... O, jest Ania, jest? Jestem. Jesteś. I spojrzałaś w to lustro i co? Ale zobacz, jaki przeszkadzacz jest. Gdzie bardzo... tam? Dokładnie w tym momencie. Popatrz. Patrzę w to lustro, patrzę, a tam jest kobieta. Piękna. Jest tak zjawiskowo piękna, że ja stoję i patrzę w to lustro, ale mam świadomość tego, że to jestem ja. Wiesz, kogo widziałaś? No tak, ja później się, wiesz, wtedy kiedy śniłam, to wtedy nie wiedziałam tego, ale patrzę, mówię, kurczę, ta kobieta to jestem ja, nie? I jak stałam, ta kobieta, która stała przed tym lustrem, to była ta kobieta z tego życia tu i teraz. Tylko byłam ubrana, byłam na balu. Ale jak podeszłam do tego lustra, no to tam już był ktoś zupełnie inny. Mm-hmm. I słuchaj, i wiesz co, patrzę na tą kobietę i mówię, kurczę, to jestem ja. Wiesz w świadomości swojej, że ty śnisz to i wiesz, tak, że jesteś ty. No i się obudziłam. Przepiękne. Słuchaj, usiadłam na tym łóżku i mówię tak, kurczę, przecież jeżeli to jestem ja w tym lustrze, to kto się obudził teraz? I to pytanie po prostu rozpoczęło taki proces przebudzeniowy, że ja wiedziałam, co się dzieje. I wiesz co, i później to przebudzenie, ono po prostu się działo. Moja sytuacja jakby zawodowa się zmieniła. Wszystko zaczęło zmieniać się pod kątem tego, żebym ja mogła wejść w ten proces przebudzenia. Mm-hmm. No i wiedziałam, że mam po prostu to zrobić. Więc powiem w skrócie tylko tyle.
to całe przebudzenie moje polegało na tym, że wracała mi pamięć i tożsamość tej kobiety, którą zobaczyłam w tym lustrze. Więc no to było, to jest historia długa, bo to się działy różne rzeczy, ale to ma kontynuację dalej. Chyba ktoś tu napisze książkę na ten temat. I coraz więcej mamy właśnie takich, ja zawsze zachęcam, właśnie z pozycji autorki, zawsze zachęcam do pisania pamiętników i książek. To, co teraz powiedziałam, zapowiedziałaś, zadam pytanie do wszystkich was. Kto miał taki sen z lustrem? To jest bardzo znaczący sen. Zapraszam tu akurat serdecznie do Śniącej 1, bo tam znajdziecie to. Ten sen, który miałaś, ja miałam również. I on się będzie powtarzał u wielu osób, które są na drodze tego przebudzenia. I jestem bardzo ciekawa. Śniący, zgłoście się, napiszcie, kto z was miał ten sen. I pytanie do wszystkich, czy wiecie, kto to jest po drugiej stronie lustra? No właśnie, bo ja jeszcze... Wiecie, kto to jest? Ha! Tutaj zagadki nie spalę. Nie powiem, ale myślę, że jest to jasne dla większości, ale zobaczymy, żeby też no, tutaj nie spalić wszystkiego. A ja zachęcam do pisania. Dlaczego? Dlatego, że my mamy wybiórczą pamięć. To, co na przykład dzisiaj zapiszesz sobie i za 3 lata zaczniesz to czytać, okaże się, że na przykład wyrywkowo nie będziesz miała pamięci niektórych snów, niektórych zdarzeń. To się też objawia w życiu, że rozmawiamy z kimś i teraz jest tego jeszcze więcej, z nawału informacji, z nawału ludzi, których poznajemy. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego spamiętać, bo by nam się dysk przepalił. I okazuje się, że 3 lata później, 2 lata później, ktoś tam na przykład mówi coś, nie? Że a, bo powiedziałaś mi to i to i to, a wy tego nie pamiętacie. Tylko Asiu, są takie sny, tak jak na przykład ten, który opowiedziałam, który pamiętam w nocy o północy. Kiedy się obudzę, tak, ja go pamiętam. Więc... To są mega sny, to są duże sny. Tak, takie sny się pamięta. Natomiast tak naprawdę to, co się działo później, opowiedziałam w 3 pierwszych częściach programu Uzigiego. W tamtym roku nagrywaliśmy i ja w pierwszej części opowiedziałam, ja tam nawet rysowałam pewne rzeczy, bo tam przychodziły mega dużo informacji, które Uzigiego wtedy przekazywałam, ale powiem szczerze, że jak teraz dzwoniła do mnie moja przyjaciółka, która mówi, słuchaj, ja to słucham tego materiału i po 3 razy przewijam to samo, bo muszę to zrozumieć, nie? Mówi, słuchaj, jak ty mówisz, to ja muszę to zrozumieć, bo ty mówisz po polsku i ja to chcę zrozumieć. Ale powiem, że jak ja teraz obejrzałam materiał, no to w ogóle tak odległe już to jest bardzo, nie? Że to już jest taka półka z masłem trochę. Więc to się wszystko dzieje i dzisiaj jak patrzę na to z tej perspektywy, no to bardzo, bardzo duża przemiana, bardzo duża, że to po prostu tak przyspieszyło, to jest takie turbo doładowanie takiej świadomości, że ja nawet dzisiaj z tej perspektywy no, widzę, jak bardzo dużo rzeczy dzieje się, jak się zmienia. No ja się bardzo cieszę, dlatego że wydaje mi się tutaj, że poznałam kolejną śniącą. Kolejną śniącą i nawet wszyscy nie wiecie, jak to cieszy i Ania naprawdę wiesz, kiedy i to jest też taka zachęta, że właśnie, żeby dzielić się tym, żeby o tym opowiadać. Ktoś ma może bardziej gadane, ktoś do tych książek. Ja byłam kiedyś no, bardzo sama z tym i byłam jedna jedyna. Nikt czegoś takiego nie miał, że miał sny, które wpływają na rzeczywistość i w śnie ja wpływałam świadomie na rzeczywistość i potem sny jeszcze mi... No mnóstwo mega, mega rzeczy tutaj się pojawiało. Więc ja się bardzo cieszę, bo teraz jak już część z was poczytała te książki i najbardziej, słuchajcie, cieszy, jeśli mogę to powiedzieć, cieszy jak ktoś w nocy o północy, druga w nocy pisze mi,
bo ja mam te notyfikacje na telefonie, nawet na e-maile przychodzą. Skończyłam, proszę, wyślij mi następne. To ja już, to najbardziej cieszy. Na pewno, Asiu, bo ja na przykład jak spotykam kobiety, mężczyzn, ludzi, którzy wcześniej z nimi pracowałam i opowiadają mi, jak ważny to był moment w ich życiorysie, krok milowy w tym budzeniu się, to też bardzo cieszy, bo my jeden drugiego budzi. Nasza tak. świadomość budzi świadomość drugą. Poza tym każda świadomość indywidualna ma przełożenie na świadomość zbiorową, więc my tworzymy naszą wspólną świadomość jako grupy ludzi na Ziemi. Tak? Nasza świadomość to jest tak bardzo ważne, że w tym przebudzeniu, bo przebudzimy się wspólnie na poziomie świadomości też tej grupowej. Im wyższa świadomość ludzi, tym lepsza jakość życia. Tak jak mówimy o tej kobiecie. Dokładnie. Tak, mhm. się budzi i patrzy na to swoje ognisko domowe, na tą sanktuarium jej, które ona będzie pielęgnować. Ona nie będzie wykonywała już tych czynności z niechęcią, tylko popatrzy trochę inaczej na to. Popatrzy na siebie, na to, kim ona jest, na swoją rolę, tak? A to ma przełożenie później na to, co ona robi, bo Asia, ugotować zupę można z miłością, prawda? A no. z niechęcią. Ale też nie trzeba jej codziennie gotować, to jest tak. następna rzecz, że ona będzie robiła to wtedy, kiedy będzie miała na to ochotę, kiedy będzie czuła inspirację do tego i będzie umiała delegować obowiązki do innych. Dokładnie. Teściowa może fantastycznie tutaj wspomagać pewne rzeczy. W tym... Można się podzielić właśnie dzięki temu. Tak, mhm. tak. Tylko kobieta, odzyskując swoją świadomość, odzyskuje tak naprawdę swoją wartość, a to jej daje wolność. Dokładnie, no pięknie, pięknie. I Ania, ty pomagasz też i kobietom, i mężczyznom właśnie rozpalić ten wewnętrzny ogień świadomości, kim się jest. Tak, tak. Na coachingu. Jak można cię znaleźć? Asiu, do mnie jest kontakt mailowy, to może podamy z... Pod filmikiem, dobrze. Wiem, tak? I na Messenger do mnie. Też kanał i jeszcze masz stronę na Facebooku i postaram się podłączyć te wszystkie linki pod naszym wideo. Ja jestem bardzo zadowolona, że mogłyśmy się spotkać. Na pierwszy raz już poruszyłyśmy tyle tematów, że praktycznie mogłybyśmy mieć tutaj wiele nagrań i jak już wejdziesz w śnienie, to, no, to nie będzie spokoju, to będzie tutaj dobra dyskusja, konwersacja i nie wiem, co się wydarzy. Jak najbardziej w śnienie, bo no, moja rodzina cała była, jest śniąca. Proszę. Z niczego to się nie wzięło. Prawda? Tak, tak, budzimy. Myślę, że śnienie, poprzez śnienie to jest pierwszy taki kontakt, gdzie ta nasza istota, ta nasza dusza zaczyna się z nami kontaktować. Tak? U mnie to było we śnie, kiedy ona mi się pokazała konkretnie w lustrze. Zobacz. A jeszcze usłyszałam taki głos, to ty nią, to ty jesteś. Nie ta. Prawda? Ta stoi przed tym lustrem, więc obudziłam się i mówię, kurczę. Mm-hmm. I byłam już wtedy po studiach, po pani psycholog, tak? I patrzę i siedzę i musiałam kilka dni dochodzić do siebie, kurczę, jak to ugryźć, tak? Co z tym zrobić? O, i chyba porozmawiamy sobie następnym razem właśnie o małych snach, o dużych, mitycznych snach, tak. o powtarzających się snach. Ja oczywiście jak zwykle nie obiecuję, ale wyrażam taką ochotę, dlatego że to może wiele odkryć. My mamy, każdy z nas ma taki powtarzający się sen. On może być w dzieciństwie, taki albo sny, które są najbardziej wyrazistsze, najbardziej je pamiętamy. Albo coś nam się powtarza przez kilka miesięcy i ten sen się dokańcza, zmienia, kontynuuje i jesteśmy w śnie
i już wiemy, że nam się to śniło i tutaj ciąg dalszy następuje. No i jak najbardziej, Asia, ja mogę uczestniczyć. Chyba coś twojego to jest, co Ania? Bardzo, bardzo, bo u mnie od snów tak naprawdę się zaczynają wielkie rzeczy. Każda jakaś większa zmiana w moim życiu jest poprzedzona snem, a jeszcze mam takie sny, Asiu, takie wizjonerskie dotyczące świata. Jak się coś zadziać, to mi się to wyśniło. Później po 3 dniach coś się działo, takiego, co mi się wyśniło. I na to teraz to ja szczególnie zapraszam wszystkich do uważania na te, bo nam się też otwiera po tych wszystkich zmianach, to przebiegunowanie, te energie, które schodzą na Ziemię, coraz więcej osób ma takie doładowanie też informacją, przebłyski. I żeby to zintegrować, niektórzy też mają bóle głowy, problemy z tym, niektórzy wariują, niektórzy no też tam się różne istoty też podczepiają pomiędzy. Więc tutaj takie wsparcie właśnie i te grupy nie tylko do tego, żeby pomoc sąsiedzka była, ale właśnie też wsparcie w takich przeżyciach, które no nie powiecie każdemu, a one się zdarzają, teraz są bardzo, bardzo silne i też no te właśnie te co do świata tutaj, przepraszam, że jeszcze na... Moją taką ideą fix to jest też stworzenie takiego nowego, nie wiem, podejścia albo takiego obszaru. Tutaj zniknął głos, jeszcze raz. Człowiek się budzi, potrzeby. Ja myślę o takim podejściu, stworzeniu takiego swojego jakby paradygmatu, to może za dużo, ale takiego podejścia do człowieka, który się budzi. I takiego kompleksowe takie zapewnienie takiego bezpieczeństwa, że tak jak idziesz na psychoterapię, nie, to żeby człowiek mógł mieć taką profesjonalną pomoc związaną z jego budzeniem się, budzeniem świadomości. Zauważ, że psychologii to tak... Tak niewiele tym. Nie ma tego jeszcze, tej energetyki. Znaczy jest jedna psychologia, którą ja bardzo cenię, ale nie każdy terapeuta jakby jest w stanie sprostać wymaganiom tej psychologii. To jest psychologia zorientowana na proces. I to jest moja ulubiona. Właśnie ze względu na to, że wchodzisz w ten, tam jest podejście szamanizm, fizyka kwantowa, jungowski jeszcze cień, z Junga jest bardzo dużo i to stworzył Arnold Mindel, student Junga praktycznie. On zaczął to w Szwajcarii, potem wyemigrował do Stanów, w Oregonie, jest ze swoją żoną, też terapeutką, Amy Mindel. I oni łączą właśnie te pułapy, których psychologia kliniczna dla mnie nie łączy. Ja cenię psychologię kliniczną, bo ona nazywa pewne rzeczy. Potrzebna. Dla pewnej grupy ludzi, tak, ona jest jak najbardziej, ale ja mówię już o tej grupie ludzi, którzy chcą się dalej rozwijać i budzą się, chcą odkrywać swoje potencjały, tak? I ten element takiego przebudzenia, tak? Na wyższy poziom niż tylko takie funkcjonowanie na takim poziomie codziennym, tak? Bo my rozwijamy się jako ludzkość, jako istota ludzka, pniemy się w górę. I teraz pytanie, w jakich obszarach się będę rozwijał, tak? I wchodzimy na ten poziom duchowości, a my tak naprawdę o tej duchowości niewiele wiemy. W sensie naukowym, bo... Tak, ci terapeuci nie są na to przygotowani. Oni na przykład no, nie są przygotowani na to, że wchodzi człowiek i mówi na przykład, że jest aniołem albo demonem, albo że jest wilkiem i musi dzisiaj wyć. I on potrzebuje w tym pomocy. No ja się spotykałam z takimi klientami. I różne rzeczy tam wychodziły i zmienialiśmy różne kanały doświadczania tego, co się dzieje. I taki terapeuta musi być na to gotowy, a jeśli nie ma przygotowania, no to co on wypisze? No wypisze schizofrenię, dwubiegunowość, poda tabletki. Do psychiatry. Tak, jeśli może, bo tak, psycholog nie zawsze może wypisać te rzeczy, to bardziej psychiatra wypisuje już te proszki. A tutaj jest czym pracować, że jeżeli przyjdzie taki
gość i właśnie będzie mówił, że on się tutaj wybudził, on był jakimś tam, nie wiem, z przeszłości czy coś i tu miał skrzydła, ale już ich nie ma i teraz ma traumę z tego powodu, bo tu różne rzeczy się dzieją po drodze, naprawdę. Ja mówię, no to fajnie, pracujemy, pan gotowy. No, wiesz, no. Ludzie różne mają potrzeby z tym związane, więc jeżeli chodzi o mnie jeszcze, o moje podejście, to jest takie, że ja najpierw spotykam się z daną osobą, rozmawiam ogólnie, ja mówię, jak ja pracuję, chcę też poznać tą drugą osobę, tak, z czym ona przychodzi i patrzę, czy jest ta chemia. Nie? Ach, bardzo dobrze. Czy my będziemy pracować na tych samych falach, czy jest ten przepływ? Brawo, bardzo się cieszę, że to mówisz. I wtedy dopiero wspólnie, bo to nie jest tak, że ja podejmuję decyzję, okej, kliencie, nie, to jesteś, a ja nie. Ja daję, mój klient też podejmuje decyzję, czy chce ze mną pracować, czy on mnie czuje. Ja ci przyklaskuję tutaj, wiesz, bo to jest tak ważne, bo jest taka taśmówka, wiesz, jeśli chodzi o pewne tam sesje terapeutyczne gdzieś, robi się czasami taka taśmówka, chodzi o pieniądze i nie może być takiej sytuacji, że ktoś pojawia się na sesję i jest osądzany przez terapeutę, gdzie on przyszedł jako ostatnia deska pomocy, żeby coś tam znaleźć, płaci pieniądze, a ten terapeuta go tam jeszcze, prawda, Nie, powiem ci, że też to jest fajnie, przynajmniej ja to tak oceniam, że czasami wystarczy ze mną jedno spotkanie, żeby sprawy ruszyły do przodu i też miałam takie sytuacje, kiedy był duży problem, człowiek nie potrafił się odnaleźć w tym swoim życiu, tak? Przyszedł do mnie, porozmawialiśmy trochę. I on w trakcie rozmowy uświadamiał sobie pewne rzeczy, że to jest normalne, że to nie jest tak, że on w związku z tym, że czuje to, że to jest nienormalne, nie? I słyszałam po pierwszym spotkaniu, mówi, słuchaj, to ja już wszystko wiem, ja idę dalej, nie? I zobacz, jedno spotkanie. Tak. Czasami wystarczą trzy. Powiem ci, że u mnie nie ma takich długich sesji, takich jak u terapeuty, no chyba, że ktoś się długo, ale to już są takie konkretne przebudzenia, takie, które trwają, no to trochę dłużej, ale te konsultacje, które są takimi krokami milowymi, nie, że gdzieś się zatrzymałem i nie wiem, w tą stronę iść. I to trzeba przepracować w sobie, nie, bo człowiek na przykład szuka jakiegoś tam drogowskazu na zewnątrz, a te drogowskazy są w człowieku. Bardzo cieszę, że mówisz o tym, jak pracujesz, czego się spodziewać. Każdy, kto będzie chciał właśnie z Anią tutaj się skontaktować, wiecie, czego się spodziewać i ja znowu temu przyklaskuję, bo ja bardzo się nie zgadzałam kiedyś na ten model, gdzie przez pierwsze 5 godzin, czyli pierwsze 5 godzin, za każda godzina kosztuje prywatnie, terapeuta robi wywiad. I tak naprawdę tak, wiemy, jak to wygląda. I tak naprawdę więcej może pomóc ktoś taki, kto nie ma nawet specjalizacji czy jakiejś, nie wiem, psychiatrycznej, psychologicznej czy innej, tylko ktoś, kto wie, czuje, ma różne zasoby wiedzy i praktykę na tych poziomach. I niestety, ja miałam takich klientów, gdzie po prostu człowiek nadużywał narkotyków i zapłacił 2 tygodnie, ćpał równo przez 2 tygodnie, miał 2 sesje, wylądował u mnie po tych 2 sesjach, bo miał jeszcze 3, czyli 5 tygodni, zanim zostanie w ogóle przeprowadzony wywiad i on dostał tylko psychotropy, tak? No psychotropy z marihuaną, to ja nie wiem, czy to taki dobry pomysł. I to powiem, że to nie jest model, który ja popieram. Ja rozumiem, że oni to robią, żeby się zabezpieczyć. Ja rozumiem dlaczego, wiem dlaczego. Ale taka pomoc powinna być nieco szybsza, prawda? Tak, na przykład dla mnie ważne jeszcze jest to, że ja na przykład jestem praktykiem. I to, co jakby ten obszar, z którym ja pracuję z danym, jakby z moimi klientami, to jest też taki, który ja sama doświadczyłam.
Ja to przepracowywałam najpierw na sobie. Nie mówię mówię w tej chwili o rzeczach związanych z przebudzeniem i tym, tą ścieżką dochodzenia, tak, do tego momentu, w którym dzisiaj jestem. I to są moje doświadczenia, więc ja nie jestem tak jakby teoretykiem, który gdzieś naczytał się książek albo nasłuchał się czegoś, tylko po prostu ja to przechodziłam. Więc mi jest łatwiej zrozumieć też takiego człowieka, bo ja czuję to. Ja wiem, w którym momencie może być. No i to jest kolejny plus. Od razu podkreślam to, bo pewnie, no ja znam o wielu takich przypadkach też, gdzie jest zupełnie odwrotnie. Mówię to dla kontrastu, żeby każdy, kto teraz będzie wybierał, czy pójdzie do Ani, czy ma kogoś, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Bo no, dla kontrastu to jest ktoś taki, kto nie bierze tych, przepisuje na przykład psychotropy, ale ich nigdy nie wziął i nie wie, jakie to skutki uboczne powoduje. Ale spotkałam się też właśnie w tej książce o Ajurwedzie. Doktor, która przepisywała, neurolog, była neurologiem, przepisywała psychotropy. W pewnym momencie sama potrzebowała psychotropu, bo już sobie też nie radziła. Dlatego przeszła na Ajurwedę i dopiero jak wzięła te psychotropy i miała to doświadczenie, co to z nią zrobiło? Przestała je przepisywać pacjentom. Dlatego tak ważne jest doświadczenie. Tak. Na własnych czterech. Dokładnie. Jak nie doświadczysz, to jesteś tylko teoretykiem. Tobie może się wydawać coś, nie? A jak doświadczysz czegoś, to no to... Co innego jest poziom wiedzy, wiem o czymś, a co innego wiem i doświadczyłem tego. To są dwa różne poziomy. Wiem, a jestem tym. Bo tak. Doświadczenie to jest już jestem tym. Tak, dokładnie. Więc wiem, jest bardzo płytki poziom. Mogę mieć dużo informacji na ten temat, mogę mieć nawet wiedzę na ten temat, ale ona jest tylko teorią. No to tak jakbym uczyła tańca na zasadzie słów, pewnie. Myślę, że nikogo bym nie nauczyła. Dokładnie, także ja mam nadzieję, że to środowisko takich alternatywnych podejść, w sensie nowatorskich podejść, nie, że będzie się rozwijało, bo wielu psychologów w tej chwili wiem, że poszukuje. Aniu, zanim zapomnę, dobrze, przepraszam, twoja grupa, gdybyś jeszcze mogła nam dać linka do twojej grupy, tej, którą założyłaś w Holandii, bo być może ktoś będzie chciał dołączyć, a tych grup się nam porobiło. Jest i w Francji, jest w Szwecji, jest w Rzymie, w Polsce są dwie, jedna na Facebooku, Warszawa Świetliści, druga Aniołki są. Myślę, że dobrze, żeby gdzieś te linki zebrać. Ja oczywiście poproszę, jeszcze będziemy robić nagrania na ten temat, żeby ktoś je zebrał, żeby był dostęp, gdzie są te linki, że bo ludzie też wyjeżdżają, prawda? I chcą... W grupie na Signalu w Warszawie. Jest taka grupa Warszawa na Signalu. I tak. Chyba jesteś na tej grupie, bo tam się spotkałyśmy. Tak, ja tam co prawda się nie udzielam, dużo tego jest, ale tak, tak. Fantastyczni ludzie, po prostu robimy spotkania. W tej chwili Magda, która jest w Juracie, zaprasza ludzi do Juraty, do siebie, żeby przyjechać na zakończenie sezonu. W ogóle no to po prostu my się spotykamy. Jest Kazik, który ma dom w Komorowie, robimy tam takie pikniki fantastyczne. No fantastycznie, naprawdę. Powiem tak, naprawdę my ludzie potrzebujemy bardzo teraz kontaktów, takich naszych prawdziwych kontaktów, gdzie wymieniamy się naszymi doświadczeniami, wymieniamy się na przykład dobrą kuchnią, bo każdy coś tam może przygotować, tak, możemy się fantastycznie bawić, spotykać i powiem, że teraz dużo grup właśnie ten funkcjonuje, a ja jeszcze na zakończenie mogę powiedzieć, że byłam w Austrii, w Wiedniu, gdzie spotkały się fantastyczne kobiety, wybrały sobie miejsce nad Dunajem, także było też fantastyczne spotkanie, gdzie Polki też w Wiedniu się organizują. No i w Holandii spotkanie u mojej przyjaciółki Dorosy, którą serdecznie pozdrawiam, bo podejrzewam, że będzie oglądała, więc ją
pozdrawiam i wszystkie kobiety, które fantastyczne były na tym spotkaniu. Spotkanie było od 14 do 4 nad ranem, więc wyobraźcie. Ojej, ojej, cudnie. Tak, Asia było cudnie. I postanowiliśmy, że powstanie grupa i po prostu chcemy się spotykać dalej. Także Asiu, to ja robię taki apel kolejny za każdym razem. Linki, bo no ja wszystkich nie zbiorę, ale postaramy się gdzieś tam te linki załączyć, może ktoś z Was załączy, bo na pewno jest ta grupa w Austrii już. Też, żeby podać linkę, czy nawet pod tym wideo, ja to podepnę potem, żeby było od razu, bezpośrednio pod wideo, do holenderskiej grupy. I organizujemy się. I dokładnie. Jak będziesz w Polsce, w Warszawie teraz, to koniecznie musimy się spotkać. Ja mam nadzieję, że już po prostu za trzecim razem musimy się zobaczyć. Może, a kiedy będziesz w Holandii? Ja co prawda też nie wiem, kiedy będę w Holandii, ale ta Holandia coś ci pasuje, co? Nie, może Niemcy teraz szybciej będą. A będziesz w nie... O! Tego jeszcze nie wiem, ale coś mi już chodzi z tyłu głowy. Coś chodzi po głowie, dobrze, bardzo się cieszę. Na wszelki wypadek. Nie wiem gdzie, ale kto... Ale może. No. Dobrze. Będziemy się zainformować, jak to się mówi. I po prostu aktywizujemy się teraz. Spotykamy. Tak jest. Bo to jest ten moment, kiedy mamy na nowo spotykać się, rozpoznawać siebie, tak? Wiele osób nowych przychodzi. A, i jeszcze ważna rzecz, dlaczego spotkamy się? Dlatego, że problemem dla wielu ludzi, którzy się budzą, jest ich samotność. Dokładnie. Dużo ludzi czuje się samotnych, tym nie rozumie. Teraz je mamy. Środowisko ich nie rozumie, są wyalienowani, odsunięci. Natomiast przyjście na takie spotkanie, to słyszę, matko, nareszcie jestem wśród swoich. Nareszcie nikt się ze mnie nie śmieje, mogę się czuć normalnie. Ale nie, tak? Dokładnie. Kochani, spotykamy się, naprawdę. Tak jest. Nie ma już siedzenia po domach. O, właśnie, chyba że nagrywamy, to inna bajka. Nagrywa. Ale możemy nagrywać też na imprezie. Plenerze. Plenerze. Tak. Dobrze, Ania. Ja ci dzisiaj bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy się spotkać. I mam nadzieję, że będziemy kontynuować. Bardzo dziękuję ci za fantastyczną rozmowę. Oczywiście nie było żadnego scenariusza. Poszło. I tyle. No. Dużo rzeczy omówiłyśmy. I do następnego spotkania. Mam nadzieję, że o snach, bo to mnie tak zaintrygowało trochę. Trochę snów mi się przypomniało, także... Będziemy działać o snach. Fajnie. Dziękuję bardzo i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego razu. Pa, pa. Pozdrawiam również. Pa, pa.